Dzień dobry Państwu, witam Państwa w drugim odcinku Akademii Czystego Powietrza. Pierwszy odcinek odbył się w styczniu, dzisiaj mamy kolejny odcinek. Ja nazywam się Dorota Kowalczyk, pracuję w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zajmuję się programem Czyste Powietrze. Dzisiejszy odcinek Akademii poświęcimy roli gmin w programie Czyste Powietrze, a także omówimy wniosek o dofinansowanie Sposób jego wypełniania. Na początku chciałabym jeszcze Państwa poinformować, że pierwszy odcinek został nagrany, jest opublikowany na naszej stronie czyste-powietrze.gov.pl w zakładce pomoc Akademia Czyste Powietrze. Tam są również umieszczone odpowiedzi na pytania, które były zadawane w trakcie pierwszego odcinka. Dzisiejszy odcinek po nagraniu również też będzie w tym miejscu umieszczony. Zapraszam Państwa do zadawania pytań na czacie w trakcie dzisiejszej prezentacji. Będziemy odpowiadać na bieżąco, ale także umieścimy odpowiedzi na naszej stronie internetowej. Poprzedni odcinek poświęcony był najnowszym zmianom w programie Czyste Powietrze. Dzisiaj zacznę od krótkiego przypomnienia tych zmian. Najważniejsze zmiany to jest wzrost dotacji w programie. Maksymalne dotacje w części pierwszej, drugiej i trzeciej zostały podzielone na dwie grupy a mianowicie dotacja do y, przedsięwzięć na poziomie podstawowym oraz dotacja dla przedsięwzięć z kompleksową termomodernizacją. W części pierwszej programu, czyli dla podstawowego poziomu dofinansowania, to jest do 41 tysięcy i do 66 tysięcy złotych z kompleksową termomodernizacją. W części drugiej, czyli podwyższony poziom dofinansowania, to jest do 59 tysięcy bezkompleksowej termomodernizacji, do 99 tysięcy z kompleksową termomodernizacją. I w części trzeciej programu, czyli najwyższy poziom dofinansowania, to jest do 79 tysięcy i z kompleksową termomodernizacją do 135 tysięcy złotych. Do tego y, finansowany jest audyt do 100% w kwocie maksymalnej do 1200 zł. Intensywność dofinansowania w zależności od y, części pierwszej, drugiej i trzeciej to jest... Y, od 40 do 55%, od 70 do 80 i w części trzeciej do 100%. Wzrosły też maksymalne mm, poziomy dochodów, które uprawniają do korzystania do finansowania. W części pierwszej to jest roczny dochód wnioskodawcy maksymalny w tej chwili to jest 135 tysięcy złotych. W części drugiej to są to jest przeciętny miesięczny dochód na jednego mieszkańca, na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy i w części drugiej to jest dla gospodarstwa wieloosobowego do kwoty 1894 zł dla gospodarstwa jednoosobowego 2651 zł i w części trzeciej dla najwyższego poziomu dofinansowania dla gospodarstwa wieloosobowego do 1090 zł dla gospodarstwa Jednoosobowego do 1526 złotych, w części trzeciej programu można złożyć y, pięć wniosków, tak, żeby y, to, y, to przedsięwzięcie można było podzielić na y, mniejsze y, grupy zadań. Okres realizacji przedsięwzięcia to jest 36 miesięcy w, 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 w części trzeciej do 30 miesięcy w części pierwszej i drugiej. Chyba że przedsięwzięcie jest prefinansowane, wtedy jest do 18 miesięcy. I jeżeli ktoś korzysta ze ścieżki bankowej, to też realizacja przedsięwzięcia powinna się odbyć w ciągu 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Tak jak już powiedziałam, w, w ramach nowej odsłony programu została wprowadzona kompleksowa termomodernizacja. Co oznacza, że najbardziej opłaci się wykonać przedsięwzięcie, które będzie jednocześnie zawierało wymianę źródła ciepła, a także odpowiednie ocieplenie budynku, które będzie prowadziło do oszczędności energii, a także do podniesienia komfortu życia jego mieszkańców. Także najskuteczniej przeprowadzić przedsięwzięcie jest w ten sposób, że warto skorzystać z audytu energetycznego. Po wykonaniu tego audytu należy zgodnie z zaleceniami w audycie wykonać kompleksową termomodernizację. Dzięki temu, tak jak już powiedziałam, można nawet oszczędzić na ogrzewaniu. Przechodząc teraz do roli gmin w programie Czyste Powietrze, tutaj chciałam podkreślić, że gminy są bardzo ważnym ogniwem dla wdrażania programu Czyste Powietrze. Współpracę z gminami rozpoczęliśmy już w 2019 roku. Ona jest cały czas kontynuowana, co roku jest ta współpraca poszerzana. W 2022 roku mieliśmy nową, nową odsłonę porozumień z nowymi kwotami. Porozumienia gminy zawierały do końca grudnia 2022 roku. W ramach współpracy gminy mają możliwość pozyskiwania informacji o programie Czyste Powietrze, wspierają swoich mieszkańców w zakresie składania wniosków, informują o programie Czyste Powietrze, e, też uświadamiają potrzeby wymiany źródeł ciepła i potrzeby termomodernizacji budynków. Gminy wydają też zaświadczenia o dochodach, które e, uprawniają beneficjentów do korzystania z programu. E, powyższe działania e, służą lokalnej społeczności, e, podnoszą też e, ich jakość życia i poprawę jakości powietrza. E, gminy, które przystąpiły do programu, e, to jest już ponad 85% wszystkich gmin z całego kraju. E, mamy w tej chwili 2123 gminy, które zawarły z nami porozumienia tutaj na slajdzie, który prezentuję. Jest to w podziale na województwa. Mamy takie województwa, które mają nawet 100% gmin z zawartymi porozumieniami albo niewiele mniej, także bardzo się cieszymy, że tyle gmin z nami współpracuje. No i zachęcamy oczywiście wszystkie pozostałe gminy, które jeszcze do tego programu nie przystąpiły, bo na pewno będzie taka możliwość. E, zasady współpracy z gminami w nowych porozumieniach e, wyglądają następująco. Za e, refundacji podlegają e, złożone za pośrednictwem gminy wnioski oraz y, zaświadczenia, które wydają gminy, zaświadczenia o dochodach uprawniające do dofinansowania w ramach części y, drugiej i części trzeciej programu. Gmina może otrzymać 150 zł za wniosek o podwyższonym lub najwyższym poziomie dofinansowania złożony za pośrednictwem gminy wraz z zaświadczeniem, które zostało wydane przez tą gminę. Jeżeli y, mamy y, wniosek złożony za pośrednictwem gminy, ale zaświadczenie by było wydane przez inną gminę, to każda z gmin otrzymuje po 75 zł. E, no i jeżeli gmina wydała zaświadczenie, a wniosek został złożony samodzielnie przez wnioskodawcę, bez udziału gminy, wtedy gmina otrzymuje 75 zł. 50 zł jest za złożony wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Jest to wniosek z podstawowego poziomu dofinansowania. W 2022 roku doszło jeszcze, e, jeszcze jedna grupa wniosków, e, która jest finansowana, a mianowicie wnioski ze ścieżki bankowej. Tutaj jest 25 zł za poinformowanie przez gminę wnioskodawcy o tym, że może skorzystać z ścieżki bankowej składając wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Te 25 zł gmina otrzymuje wtedy, kiedy beneficjent składając wniosek w banku oświadczy i zaznaczy odpowiednie pole, że takie informacje pozyskał, pozyskał z gminy. Refundacja kosztów w postaci ryczałtu odbywa się w ten sposób, że Wojewódzki Fundusz prowadzi rejestr wszystkich wniosków złożonych za pośrednictwem gminy i rejestr wydanych zaświadczeń. I raz na kwartał taki rejestr, wyciąg z rejestru przekazuje gminie i na podstawie tego wyciągu dokonuje płatności na konto gminy. Wyciąg jest przekazywany w terminie 30 dni od zakończenia kwartału i wszystkie wnioski i zaświadczenia, które miały nadane numery przez gminę yy, i, było, i było to wpisane na formularzach zostają zaciągane do tego rejestru. I na tej podstawie jest dokonywana płatność. Oczywiście, jeżeli gmina y, będzie miała jakiekolwiek zastrzeżenia do tego rejestru, to ma prawo te zastrzeżenia złożyć do punktu konsultacyjno-informacyjnego. Są kwalifikowane od 1 kwietnia 2022 roku y, do upływu roku od zawarcia porozumienia. Maksymalna kwota, jaką gmina może otrzymać tego dofinansowania to jest 35 tysięcy jest określony katalog kosztów kwalifikowanych, który jest załącznikiem do, do porozumienia. Gmina otrzymuje w kwocie 9 tysięcy złotych zaliczkę zaraz po podpisaniu porozumienia, tak żeby miała możliwość uruchomienia punktu i żeby on mógł sprawnie zacząć działać. Późniejsze rozliczenia to już jest dowolność. Gmina może składać wniosek raz na kwartał, ale może to robić też rzadziej. Hmm, może rozliczyć yy, prawie całą kwotę na raz. Yy, warunkiem jest to, że musi pozostać do rozliczenia ostatniej transzy na zakończenie porozumienia, kwota co najmniej 8 tysięcy złotych, która będzie rozliczona po roku, wtedy, kiedy gmina przedstawi ostatnie sprawozdanie z realizacji porozumienia. Yy. Jeżeli chodzi o gminy, które już miały zawarte porozumienia, w tej chwili w 2022 roku podpisały aneksy do zawartych porozumień. Tutaj jeżeli chodzi o kwotę też to jest 35 tysięcy złotych na takie same koszty kwalifikowane jak w przypadku nowych porozumień. Różnica jest taka, że koszty są kwalifikowane od momentu zakończenia finansowania w ramach poprzedniego porozumienia prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego. Czyli od upływu roku z poprzedniego porozumienia od następnego dnia można przedstawiać do nowego porozumienia koszty kwalifikowane i one będą kwalifikowane znowu do upływu roku od daty zawarcia aneksu. Pierwsza płatność tutaj nie ma już zaliczki, natomiast y, gmina może wystąpić z pierwszym wnioskiem o płatność bezpośrednio po podpisaniu aneksu. Nie musi czekać, żeby minął pierwszy kwartał. E, także może zrefundować te koszty, które ponosiła nawet przed zawarciem aneksu. I dokładnie taka sama zasada, że 8 tysięcy zł powinno zostać na rozliczenie ostatniej transzy po zakończeniu roku e, trwania porozumienia. Gminy mają tutaj dużą dowolność, jeżeli chodzi o uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Punkt może być prowadzony przez pracowników gminnych, punkt może być prowadzony przez podmiot zewnętrzny. Gmina może zatrudnić kogoś na umowę zlecenie. Jest, jest pełna dowolność i to gmina decyduje w jaki sposób zostanie uruchomiony i będzie prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny. E, oczywiście, jeżeli to są pracownicy gminy i wykonują zadania w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, to te zadania muszą być odzwierciedlone w ich zakresach obowiązków, tak żeby było wiadomo, że oni faktycznie poświęcają e, swój czas i pracują w tym punkcie. E, gminy korzystają ze szkoleń z, y, y, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze. Jeżeli chodzi o zakres programu, czyli pracownicy prowadzący punkt konsultacyjno-informacyjny są przeszkoleni odpowiednio, znają zasady programu, wiedzą, wiedzą jakie są korzyści płynące z programu. Dzisiaj Państwu jeszcze zaprezentujemy wypełnianie wniosku o dofinansowanie, tak żeby każdy mógł poznać wszystkie szczegóły i żeby nie było wątpliwości, jeżeli chodzi o wypełnianie wniosku. Punkt konsultacyjno-informacyjny co do zasady powinien być prowadzony przez gminę, powinien być otwarty minimum 10 godzin tygodniowo tak żeby był dostępny dla mieszkańców gminy, ale punkt konsultacyjny to nie jest tylko to biuro, które jest otwarte 10 godzin tygodniowo. Punkt konsultacyjny w swoim zakresie ma też inne działania, takie jak organizowanie różnych spotkań czy wyjścia do beneficjentów bezpośrednie i to także jest zakres działania punktu konsultacyjnego. Jeżeli chodzi o taką specyficzną sytuację, że y, siedziba y, w jednej miejscowości znajduje się siedziba dwóch gmin, na przykład gminy wiejskiej i gminy miejskiej, y, mogą one prowadzić wspólny punkt konsultacyjno-informacyjny w jednym miejscu dla swoich mieszkańców, ale oczywiście każda rozlicza swoje koszty w swoim własnym zakresie. Jeżeli chodzi o działania w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego, to tak jak już na początku wspomniałam, osoby prowadzące punkt konsultacyjno-informacyjny to są osoby, które są przeszkolone, znają, znają program ale także znają y, mieszkańców gminy, też znają specyfikę gminy, co jest bardzo istotne, bo to pomaga w dotarciu bezpośrednio do mieszkańców z informacjami i z pomocą dla nich. Hmm, y, punkty informacyjne mia, mają, mają na celu y, przekazanie informacji o programie, ale także Zachęcenie do tego programu i jednocześnie um, pokazanie mieszkańcom korzyści, z, jakich, z jakimi to się wiąże, jeżeli chodzi o korzystanie z programu Czyste Powietrze. E, informacje o programie Czyste Powietrze gmina powinna umieszczać na swojej stronie internetowej, także, żeby to było dostępne dla, dla wszystkich mieszkańców. E, Proponowane są także tablice informacyjne o programie Czyste Powietrze, które powinny znajdować się w pobliżu Urzędu Gminy bądź na, na Urzędzie Gminy. Takie tablice przekazują ważne informacje i Jednocześnie to jest pierwsza, pierwszy kontakt niekiedy mieszkańca z informacją o programie Czyste Powietrze, więc to jest bardzo ważne, żeby, żeby one były rzeczywiście widoczne i dostępne dla mieszkańców. Także w ramach punktów konsultacyjnych prowadzone są otwarte spotkania dla mieszkańców. Mogą to być różnego rodzaju pikniki, różnego rodzaju spotkania w różnych miejscach, czy w, czy w świetlicach, czy... Czy w szkołach, czy wręcz na, na otwartym terenie, czy w ośrodku kultury. Wszystkie te miejsca i instytucje, które są odwiedzane przez mieszkańców gminy i które proponują różnego, różnego rodzaju spotkania, mogą łączyć się również ze spotkaniami z programem informującymi o programie Czyste Powietrze. Wszystkie pikniki rodzinne czy święta gminne też y, są dobrą okazją o przekazywaniu informacji o programie Czyste Powietrze, także też mogą być, y, mogą być y, elementem, y, miejscem realizacji zadań wynikających z punktów konsultacyjno-informacyjnych. Y, Pracownicy punktów konsultacyjno-informacyjnych mogą też przekazywać informacje w bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, mogą wręcz odwiedzać mieszkańców, przekazywać im informacje bezpośrednio, a jednocześnie proponować rozwiązania, jakie mogłyby być indywidualnie dla nich zastosowane. No, i oczywiście y, materiały promocyjne, takie jak, y, jak ulotki czy, czy, czy broszury, które też my udostępniamy, i gmina może sfinansować y, drukowanie, pozyskiwanie takich materiałów, ich rozpowszechnianie. Wszelkiego rodzaju kampanie, nie wiem, w mediach, w mediach lokalnych czy, czy plakaty. Czy organizowanie różnego rodzaju konkursów o tematyce programu Czyste w Powietrze, a także to, co naszym zdaniem jest bardzo istotne: współpraca z lokalnymi autorytetami, czy współpraca z ludźmi, którzy w jakiś sposób mają wpływ na daną lokalną społeczność i Takimi ludźmi, którzy są cenieni w danej, w danej społeczności, bo rzeczywiście przykład idący od nich może być bardzo cenny dla pozostałych mieszkańców. Materiały, o których wspomniałam, jeżeli chodzi o działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne, są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl. One są do, do pobrania, udostępnione. Tak jak tutaj widać, jest ich spora grupa. Mamy grafiki, ulotki, broszury, także zachęcamy do rozpowszechniania tych materiałów. Tak jak już wspomniałam wcześniej, jest dowolność, jeżeli chodzi o organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego. W katalogu kosztów mamy zawarte koszty osobowe, tak jak wspomniałam, ale również y, koszty związane z, ze zleceniem punktu y, doprowadzenia przez y, podmiot zewnętrzny. Można również wyposażyć ten punkt, jeżeli on jest dopiero y, organizowany. Można y, sfinansować wynajęcie powierzchni doprowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego a także finansowane są koszty z zakresu działań edukacyjno-informacyjnych, czyli właśnie te wszystkie ulotki, reklamy itd. No i oczywiście te tablice, o których wspominałam, które powinny być umieszczane w pobliżu gminy bądź na gminie, można również sfinansować z, z tych środków, które są przeznaczone na punkt konsultacyjno-informacyjny. Tablice mogą być elektroniczne, mogą być tradycyjne, to też gmina decyduje, z, jakiego, z jakiej formy skorzysta. W zeszłym roku e, przeprowadziliśmy, o czym, o czym gminy były informowane już na początku współpracy w 2021 roku, e, przeprowadziliśmy ranking dla najbardziej aktywnych gmin. Ranking obejmował okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Został on opublikowany. W połowie roku na podstawie m, rankingu m, aż 625 gmin mogło skorzystać z dodatkowego dofinansowania. Było to dofinansowanie w kwocie maksymalnie do 25 tysięcy. 600 zł. Do końca grudnia 2022 roku, 595 gmin podpisało porozumienia, tak zwane rankingowe, czyli skorzystało z możliwości uzyskania tej większej kwoty. Ranking miał na celu sfinansowanie większych kosztów, które bardziej aktywne gminy poniosły na pewno w większej skali niż. Niż te, które się wykazały mniejszą aktywnością. Także e, ten ranking pokazał, że rzeczywiście zainteresowanie gmin e, wdrażaniem programu Czyste Powietrze jest, jest, jest dosyć duże. E, obecnie e, pracujemy nad e, wprowadzeniem do programu Czyste, czyste Powietrze tak zwanych e, operatorów. Funkcja operatora. To ma być wsparcie dla beneficjentów w realizacji programu Czyste Powietrze. Od momentu zdiagnozowania problemu w budynku do momentu zakończenia realizacji przedsięwzięcia operator będzie wspierał danego beneficjenta. Czyli, tak jak już mówiłam, zidentyfikowanie budynków, w którym trzeba wymienić źródło ciepła, wykonać termomodernizację, wsparcie w znalezieniu audytora, wykonaniu audytu, złożeniu wniosku o dofinansowanie, doradztwo w realizacji przedsięwzięcia, pomoc w wypełnieniu wniosku o płatność, pomoc w rozliczeniu i zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Wydaje nam się, że operator jest niezbędny dla wielu beneficjentów, którzy potrzebują takiego wsparcia, którzy sami nie są, nie są w stanie od początku do końca dokonać tych wszystkich wyborów i przeprowadzić realizacji przedsięwzięcia w ramach programu. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia całej, całej struktury instytucjonalnej, zasad działania operatora, także prace są zaplanowane na 2023 rok. Mam nadzieję, że w tym roku je sfinalizujemy. Kolejnym etapem po ustaleniu zasad pracy operatora będzie również pochylenie się nad prefinansowaniem które już w tej chwili mamy w programie, natomiast no, na pewno zakres tego prefinansowania powinien być poszerzony, szczególnie dla beneficjentów e, o podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania. E, na koniec tutaj e, krótkie podsumowanie, tak zwana baza wiedzy o programie Czyste Powietrze, czyli tak, mamy stronę internetową czystepowietrze.gov.pl, funkcjonuje infolinia, pod, którym można, pod którą można uzyskać informacje o programie Czyste Powietrze, a także infolinia dla gmin y, w zakresie działania programu Czyste Powietrze. Informacje, jeżeli chodzi o ścieżkę bankową, można uzyskać w wybranych bankach, które prowadzą nabór. No i tak jak, tak jak tutaj przez, przez całą moją prezentację przewija się, bardzo dużym i głównym, głównym miejscem do pozyskania informacji dla większości beneficjentów programu Czyste Powietrze są gminne punkty konsultacyjno-informacyjne. Dziękuję Państwu za uwagę. Na, za chwilę następna prezentacja, w której koleżanka omówi wniosek o dofinansowanie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Wierzchłowska-Dziedzic. Pracuję w Zespole Czystego Powietrza w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu dzisiejszym. Podczas dzisiejszego spotkania przedstawię Państwu, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Na początku roku wprowadz wprowadziliśmy zmiany w programie Czyste Powietrze. W ramach tych zmian uległ również formularz wniosku o dofinansowanie, i dzisiaj przedstawię Państwu, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie na dotacje w ścieżce tzw. WUF-osiowej. W kolejnych. Podczas kolejnych spotkań będziemy Państwu pokazywać również sposoby wypełniania pozostałych wniosków o dofinansowanie, czyli wniosków o dofinansowanie z prefinansowaniem, a także wniosków składanych w ramach ścieżki bankowej, czyli na tak zwaną spłatę kapitału kredytu. Zawsze przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z dokumentacją programową, w tym przede wszystkim z programem priorytetowym Czyste Powietrze, wraz z załącznikami, które to określa formy i warunki dofinansowania. Poza tym, bardzo ważnymi dokumentami są dwa pozostałe dokumenty, takie jak regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w którym opisany jest szczegółowo, jak wygląda nabór wniosków o dofinansowanie od momentu złożenia wniosku aż po uzyskanie pozytywnej decyzji. Kolejnym dokumentem jest instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze. Te dokumenty są dostępne na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na tzw. portalach beneficjenta oraz na stronie, którą zamieściłam na tym slajdzie, czyli www.gov.pl. skorzystaj z programu Czyste Powietrze. W nowej odsłonie programu Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie zawsze w pierwszej kolejności należy wypełnić za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie, czyli GWD. Każda osoba, która składa wniosek o dofinansowanie, musi zarejestrować swoje indywidualne konto w GWD, następnie zalogować się przy użyciu ustalonego loginu lub hasła. Można to zrobić z wykorzystaniem profilu zaufanego w serwisie gov.pl. I tutaj można skorzystać z tej strony rządowej programu Czyste Powietrze, skorzystać z programu Czyste Powietrze. Tam znajdą Państwo bezpośredni link, w jaki sposób wykorzystać profil zaufany do założenia i zalogowania się w serwisie GWD. A także można to zrobić za pośrednictwem profilu zaufanego na stronie gwdenfoś.gov.pl. Szczegółowy opis rejestracji i logowania w GWD znajduje się wypełniania wniosku o dofinansowanie. Nasz generator wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie wwwdnfo.gov.pl i w tej chwili przejdziemy do generatora wniosku o dofinansowanie. Po zalogowaniu się do generatora. Wyświetla nam się y, y, strona internetowa, w której y, znajdują się poszczególne przyciski, y, za pomocą których możemy y, skorzystać z tego generatora, a także mamy obszar, y, w którym wyświetlają się nasze wnioski o dofinansowanie, które kiedykolwiek rozpoczęliśmy bądź złożyliśmy. Y, ja w tej chwili pokazuję przykład, kiedy to y, jestem pierwszy raz w systemie GWD, nie składałam wniosku o dofinansowanie. W celu złożenia wniosku klikam na ikonkę na środku, czyli nowy wniosek o dofinansowanie. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie na dotację w programie Czyste Powietrze, należy wybrać pozycję numer 3, czyli wnioski składane do WUFOŚ, program Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie. Po kliknięciu w ten, w ten przycisk, otwiera nam się nowa strona internetowa, na której możemy wybrać nabór. W związku z wprowadzonym naborem, zmianą naboru od 3 stycznia, wybieramy pozycję o stację, czyli czyste powietrze dla programu obowiązującego od 3 stycznia 2023 roku. Następnie wybieramy konkurs. W tym przypadku wybieramy wniosek o dofinansowanie. Po złożeniu wniosku i otrzymaniu otrzymaniu dofinansowania będziemy mogli składać wniosek o płatność i tu w tym miejscu poniżej znajduje się możliwość wyboru wniosku o płatność. W tej chwili wybieramy wniosek o dofinansowanie. Następnie musimy wybrać województwo. To województwo, do którego będziemy składać nasz wniosek o dofinansowanie, zależy od lokalizacji budynku, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, na którego dofinansowanie chcemy, o którego dofinansowanie chcemy wnioskować. Ja w tej sytuacji wybiorę województwo mazowieckie. Następnie klikamy przycisk Zapisz i przejdź do edycji. W tej sytuacji otwieramy nową stronę internetową. W tej chwili wyświetla nam się zupełnie inny zestaw ikon na górze. Nasz wniosek o dofinansowanie wyświetla się tutaj w części środkowej. Możemy tutaj go przewijać w górę i w dół. Znajdują się tutaj poszczególne zakładki, przez które będziemy przechodzić w celu uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Natomiast proszę zauważyć, że po prawej stronie naszego okna znajduje się miejsce, w którym znajdują się podpowiedzi, w celu, które mają nam pomóc w zakresie wypełniania, wypełniania tego wniosku. Na górze mamy zestaw ikon, z których również możemy skorzystać podczas składania wniosku. Mamy ikonę, która zapisuje to, co wprowadziliśmy. Możemy zapisać i wydrukować nasz wniosek uzupełniony w części bądź w całości. Jest to taki tak zwany wydruk roboczy. Następnie możemy usunąć, um, usunąć nasz wniosek, możemy edytować parametry, czyli to, co zrobiliśmy przed chwilą, wyboru konkursu itd. Możemy aktualizować formularz, ta ikonka działa tylko w sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy możliwość aktualizacji formularza, działamy na starszej wersji. Następnie mamy serię ikon, które pozwalają nam wygenerować tzw. XML formularza, aby móc go w dowolnej chwili wykorzystać w przyszłości. Mamy również bardzo, trzy, bardzo ważne trzy ikonki na samym końcu. To jest ikonka Zapisz i sprawdź, która pomaga nam zweryfikować błędy wprowadzone do formularza. Mamy ikonkę Zapisz i zatwierdź, o której będę mówiła w dalszej części. I ewentualnie Zapisz i zamknij. Ta ikonka Zapisz i zamknij pozwala nam zapisać do, dotychczasowe wprowadzone dane i przejść do y, okna głównego naszego Naszego składania wniosku o dofinansowanie. Przechodząc w dalszej części, przejdziemy już bezpośrednio do uzupełnienia poszczególnych pól naszego wniosku. W pierwszej kolejności powinniśmy zaznaczyć pole dotyczące tego, czy ten nasz wniosek, który składamy, dotyczy złożenia wniosku, czy też korekty bądź aneksu do umowy dotacji z prefinansowaniem. W sytuacji, kiedy składamy ten wniosek po raz pierwszy, powinniśmy oczywiście złożyć zaznaczyć pole pod tytułem Złożenie wniosku i możemy przejść do kolejnych pól. W tej sytuacji nie mamy możliwości złożenia korekty wniosku. Oczywiście zgodnie z regulaminem istnieje możliwość złożenia korekty wniosku, która obowiązuje w przypadkach takich nietypowych pod tytułem na przykład ktoś, beneficjent chciałby zaktualizować na przykład adres do korespondencji. Natomiast sposób składania korekty wniosku znajdziecie Państwo w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku tradycyjnej dotacji, czyli dotacji bez prefinansowania, nie mamy możliwości zaznaczenia aneksu do umowy dotacji z prefinansowaniem. Nawet jeżeli ją zaznaczymy, to wniosek nie pozwoli nam przejść dalej. Następne pola, pole dotyczy tego aspektu, o którym była mowa w naszej, dzisiejszym, w naszej dzisiejszej pierwszej części spotkania. To jest sytuacji, kiedy to wniosek jest składany do wojewódzkich funduszy za pośrednictwem gminy. W tej sytuacji wypełniający wniosek powinien zaznaczyć nam pole czwarte, a następnie wypełnić całą serię kolejnych pól dla, tego, dla, dla danej sytuacji. A więc gmina, która wypełnia nam wniosek o dofinansowanie, powinna wybrać województwo, w jakim się znajduje, powiat oraz wybrać nazwę swojej gminy. Następne pole pole 4b. Mówi nam o numerze wniosku, który jest nadawany przez gminę. Ten numer wniosku zawsze jest indywidualny, ma posłużyć właśnie w celu identyfikacji wniosków o dofinansowanie, które są składane przez gminę. Pole 4c odnosi się do daty wpływu wniosku do gminy. Jest to bardzo ważne pole, które ma swoje odzwierciedlenie w regulaminie. Zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie w paragrafie drugim wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu. O zachowaniu terminu złożenia decyduje data złożenia wniosku. To oczywiście w zależności od tego, w jakiej formie ten wniosek jest ostatecznie składany, czyli podpisywany i przekazywany do wojewódzkiego funduszu, jest zależny w różnych sytuacjach. W momencie, kiedy składamy wniosek poprzez podpis elektroniczny, jest to oczywiście data wysyłki tego wniosku w systemie GWD. Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek jest składany w formie papierowej, czyli po uzupełnieniu w generatorze wniosku o dofinansowanie, przekazaniu tego wniosku w systemie, drukujemy wniosek i podpisujemy go osobiście. Tu mamy sytuację troszeczkę inną. Kiedy beneficjent taki wniosek składa bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu osobiście, jest to data wpływu do funduszu. Kiedy wniosek ten jest wysyłany pocztą polską, w takiej sytuacji oczywiście liczy się data nadania wysyłki. Natomiast w sytuacji daty wpływu papierowej postaci wniosku do gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu, liczy się to ta data, która jest, znajduje się na stemplu kancelarii lub w potwierdzeniu poprzez odbiór przesyłki. I ona powinna być zbieżna z datą wpisywaną właśnie w polu 4c. Te pola od 4 do 4c służą właśnie wygenerowaniu rejestru wniosków o dofinansowanie składanych przez gminę. Następne pole jest wypełniane w sytuacji, kiedy wniosek pomaga wypełnić przedstawiciel organizacji pozarządowej i tylko w takiej sytuacji może być ono zaznaczone. Nie mamy możliwości zaznaczenia tego pola, jeżeli wniosek już jest wypełniany przez gminę. W następnej kolejności przechodzimy już stricte do naszego wniosku o dofinansowanie i przekazywaniu, wpisaniu informacji dotyczących naszego wnioskodawcy. Na samym początku musimy odpowiedzieć na pytanie w sekcji A, informacje ogólne, czy wniosek o to finansowanie będzie składany osobiście przez wnioskodawcę, czy też przez pełnomocnika wnioskodawcy. Oczywiście zgodnie z regulaminem naboru taki wniosek może być składany zarówno przez wnioskodawcę lub pełnomocnika. Sytuacja, kiedy um, mówimy o pełnomocniku um, e oczywiście jest związana z, za z załączeniem do wniosku e pełnomocnictwa, które powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Natomiast do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie należy dołączyć taki oryginał lub kopię pełnomocnictwa. W sytuacji, kiedy wniosek przesyłany jest w sposób elektroniczny, należy dołączyć skan pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może zostać tak naprawdę tutaj praktycznie każdy. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna, która która zostanie zamieszczona na tym pełnomocnictwie. Także w sytuacji, jeżeli ktoś chciałby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej, ale nie posiada elektronicznego podpisu. może poprosić kogoś w rodzinie, kto taki podpis posiada, czy też posiada profil zaufany za pomocą, którego może ten, ten wniosek podpisać. A zatem w, te, w takim przypadku pełnomocnikiem beneficjenta może być mąż, żona, wnuczek,, córka, czy też sąsiad bądź sąsiadka byleby taki, taką możliwość podpisu elektronicznego posiadali. Oczywiście pełnomocnik może złożyć także wniosek w formie papierowej. Także tutaj to już zależy bezpośrednio od beneficjenta. Zaznaczymy sobie w tym przypadku, że wniosek będzie składany przez pełnomocnika wnioskodawcy. W dalszej części podajemy... Dane wnioskodawcy. W pierwszej kolejności jest to, będzie to nazwisko, imię. Podajemy również numer PESEL. Numer PESEL jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie. W dalszej kolejności w polu a15 wpisujemy telefon kontaktowy. Najlepiej, żeby był to numer telefonu komórkowego. W dalszej kolejności wpisujemy e-mail wnioskodawcy. Bardzo ważne, aby ten e-mail był wpisany poprawnie, ponieważ jeżeli beneficjent złoży zgodę o kontakt, o kontakt elektroniczny, to właśnie na ten adres e-mail będzie kontaktował się z nim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Dalsze, dalsze elementy tego wniosku to informacja o współmałżonku. W tej sytuacji należy zaznaczyć pole A17 bądź A18 zgodnie z prawdą, czyli informację o, o tym, że ktoś pozostaje w związku małżeńskim bądź też w nim nie pozostaje. W sytuacji, kiedy zaczniemy, wypełnimy ten wniosek zaznaczając, że nie pozostają w związku małżeńskim, nie pojawiają nam się dodatkowe pola. Jeżeli zaznaczę odpowiedź pierwszą, pozostaje w związku małżeńskim, pojawiają nam się nowe, kolejne pola, które wymagają uzupełnienia. W pierwszej kolejności powinniśmy uzupełnić imię i nazwisko małżonka. Podać jego PESEL. A następnie odpowiedzieć na pytanie, czy pozostajemy w ustawowej wspólności majątkowej, czy też posiadamy rozdzielczość majątkową ze współmarzonkiem bądź y, współmałżonką. Zgodnie tutaj z naszą y, wyimaginą sytuacją, przejdziemy, zaznaczyliśmy y, odpo, odpowiednie pole dla naszego beneficjenta, i przejdziemy do da, dalszej części do statusu wnioskodawcy. W tym momencie w polu A1.13 i A1.14 musimy przedstawić, zaznaczyć odpowiednie... Odpowiednie pole, w zależności od tego, czy jesteśmy właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź też lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, czy też jesteśmy współwłaścicielami tego budynku bądź lokalu. Tutaj y, informację tę zaznaczamy zgodnie z informacjami zawartymi w Księdze Wieczystej bądź też w dokumencie własności w przypadku budynku, budynku jednorodzinnego. Ym. Jeżeli zaznaczymy pole A114, czyli że jesteśmy współwłaścicielami, konieczne będzie, aby w dalszej części wniosku w ramach załączników załączyć oświadczenie o, 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 od współwłaścicieli ze zgodą na realizację przedsięwzięcia. Na dalszym etapie mamy trzy pola, które wybieramy w zależności od tego, jakie warunki programu spełniamy i do której części dofinansowania się kwalifikujemy. Tak jak mówiliśmy na Pierwszej części naszego spotkania mamy trzy części programu. W zależności od dochodu, jaki beneficjent posiada, może zakwalifikować się do odpowiedniej części tego programu. W związku z tym, że w zależności od tego, jaki mamy roczny dochód bądź też miesięczny dochód, kwalifikujemy się do tej danej części i też w zależności od tego, co na tym etapie wybierzemy, będzie nam się generowało w inny sposób we wniosku o dofinansowanie. W pierwszej kolejności zaznaczę tutaj podstawowy poziom dofinansowania zgodnie z częścią pierwszą programu, czyli ocenianą na poziomie dochodu rocznego. Po zaznaczeniu tego pola przechodzimy do zaznaczenia części D adres zamieszkania. W tej, tutaj w tej sytuacji wybieramy sobie zgodnie z, z naszym adresem zamieszkania odpowiednie pola. Przechodzimy do pola A124 ulica. Tutaj możemy wpisać adres ulicy. Jeżeli takiego adresu nie posiadamy, ponieważ w naszej miejscowości nie ma ulicy, wystarczy, że wpiszemy słowo brak. Następnie podajemy numer domu lokalu, kod pocztowy oraz pocztę. W związku z tym, że na samym początku wniosku zaznaczyliśmy, iż wniosek ten jest składany przez pełnomocnika, konieczne jest wypełnienie tutaj tego pola. Chcąc pokazać Państwu tę sytuację, zaznaczałam na górze, że wniosek będzie składany przez pełnomocnika. Teraz przejadę, zmienię ten wybór i widzimy, że to pole się nam nie pokazuje. W związku z powyższym po adresie zamieszkania możemy wprowadzić adres do korespondencji w Polsce, gdy jest inny niż adres zamieszkania. Nasz adres korespondencji w tym przypadku będzie ten sam co adres zamieszkania, a zatem nie będę zaznaczała tego pola. Klikamy przycisk dalej i przechodzimy do kolejnej zakładki. Po załadowaniu kolejnej zakładki widzimy sekcję B. Informacje o przedsięwzięciu. Informacje o przedsięwzięciu również mamy podzielane na podsekcje. Na początku będziemy przedstawiać informacje ogólne dotyczące budynku mieszkalnego bądź też lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W sytuacji, kiedy nasz adres zamieszkania jest inny niż adres budynku, na który, na którego dofinansowanie, o którego dofinansowanie wnioskujemy. Możemy te dane tutaj wprowadzić. W sytuacji, kiedy mieszkamy w tym samym budynku, w tym realizować będziemy przedsięwzięcie, zaznaczamy pole na samej górze B11, że adres, adres budynku jest taki sam jak adres zamieszkania. W tej sytuacji nie musimy wypełniać tych pól. W następnej kolejności mamy odpowiedzi na pytania, czy nasz wniosek dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czy też wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Tu należy podkreślić, że warunkiem programu na udzielenie dofinansowania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest możliwe jedynie, jeżeli dla tego lokalu wyodrębniona jest księga wieczysta. W sytuacji, kiedy zaznaczymy pole b 111 nie możemy w momencie tutaj dla pola B112, czyli numer księgi wieczystej, wybrać, wybrać odpowiedzi brak. Mamy obowiązek przedstawienia tego numeru księgi wieczystej. Natomiast w sytuacji, kiedy zaznaczymy w tym polu B110, zaznaczymy to pole, mamy możliwość wyboru. Opcji brak. Wtedy nie musimy podawać numeru Księgi Wieczystej, natomiast konieczne do wniosku jest załączenie w ramach załączników dokumentu potwierdzającego własność budynku. W innym przypadku, oczywiście, tutaj numer Księgi możemy wpisać. Następnie podajemy tutaj w polu B113 numer działki zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków. Ta informacja znajduje się również w księdze wieczystej. I mamy kolejne pytanie dotyczące tego, czy na ten budynek, lokal mieszkalny, uzyskano już wcześniej dotację w programie Czyste Powietrze. Mamy tutaj odpowiedzi tak bądź nie. W sytuacji, kiedy zaznaczymy opcję tak, nie będziemy w dalszej kolejności mogli wybrać przedsięwzięcia, które obejmuje, które obejmuje wymianę źródła ciepła. Jako, że już uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, źródło ciepło musiało być wymienione, więc posiadamy wszystkie źródła ciepła, które spełniają warunki programu. Natomiast w sytuacji, kiedy zaznaczymy w tym polu, w tym miejscu nie, Oczywiście będziemy mieć pełen, zachla, pełen, pełen wachlarz yy, prze, przedsięwzięć yy, z, zgodnie z warunkami programu. Tutaj będziemy mieć jeszcze jedno ograniczenie, o którym powiem za chwilkę. Tutaj w tym miejscu również warto podkreślić yy, sytuację, w której w ramach pierwszego przedsięwzięcia, które zostało, na które zostało udzielane dofinansowanie, które zostało rozliczone i zakończone, yy, ale obejmowało kompleksową termomodernizację, nie będziemy mogli yy uzyskać kolejnego dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Następnym polem do wypełnienia jest pole B1.16, które mówi nam o roku wystąpienia o zgodę na budowę, zgłoszenie budowy. W tym momencie, jeżeli znamy konkretną datę, musimy ją umieścić w odpowiednim przedziale. Natomiast jeżeli tej daty też nie znamy, to mniej więcej do tego przedziału czasowego ją dopasowujemy. W sytuacji, kiedy wybierzemy budynek, który został wybudowany od 2014 roku, należy pamiętać o tym, że nie będziemy mogli uzyskać dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych, który jest wskazany w tabeli trzeciej załącznika drugiego, drugiego A i drugiego B do programu, czyli na ocieplenie przegród budowlanych, stolarki okiennej, drzwiowej, bądź też bram garażowych. Wszystkie koszty, które są ponoszone w budynku, lokalu mieszkalnym, który natomiast nie został oddany do użytku, też nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania w programie. Dlatego też, kiedy zaznaczymy tutaj. Wybierzemy ten przedział czasowy od 2014 roku. W dalszej części nie będziemy mogli wybrać przedsięwzięcia obejmującego ocieplenie przegród, wymiany stolarki, okiennej, drzwiowej i bram garażowych. W związku z powyższym wybierzemy sobie starszy rok i w polu B1.17 powinniśmy wpisać powierzchnię całkowitą budynku bądź też lokalu mieszkalnego. Zgodnie z prawdą wpisujemy. I przechodzimy do punktu B1.18. Ten punkt zaznaczamy dopiero tylko i wyłącznie w momencie, kiedy w budynku lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu programu. Oczywiście tutaj warto podkreślić, że te pola wypełniane są tylko i wyłącznie, kiedy ta działalność jest tam prowadzona. Jeżeli w budynku lokalu mieszkalnym działalność gospodarcza jest jedynie zarejestrowana, pól tych nie wypełniamy. No, i należy także podkreślić, że w sytuacji, kiedy wypełnimy pole B118 i podamy kolejne wartości, o których za chwilę będę mówić, nasza maksymalna kwota dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie tej działalności gospodarczej. Zaznaczając to pole, musimy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest powierzchnia wykorzystywania na prowadzenie działalności gospodarczej. Dla przykładu damy tutaj 10 m2 oraz liczbę miesięcy. Musimy podać liczbę miesięcy w roku, kiedy to ta powierzchnia wykorzystywana jest na prowadzenie działalności. Po wprowadzeniu tych danych automatycznie w polu B1,21 wyświetla nam się procent powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności. Dla przykładu, jeżeli wartość w polu B1,19 zwiększymy do 50, Automatycznie w polu B1.21 wyświetli nam się procent który jest większy niż 30% działalności, działalności gospodarczej, na, a, a, natomiast te 30% jest to maksymalna, maksymalny procent powierzchni, który kwalifikuje beneficjenta do dofinansowania. Dlatego, jeżeli ta wartość będzie większa niż 30%, zawsze nie będzie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmienimy tutaj z powrotem na 10%. I przejdziemy do dalszej części wypełniania wniosku. W dalszej części mamy podsekcję B2, czyli rodzaj przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane w ramach dofinansowania. Na samym wstępie jesteśmy tutaj poinformowani, że rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, czyli daty wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, może nastąpić ona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z prawdą powinniśmy wybrać pole B211 bądź B212 w zależności od tego, czy przedsięwzięcie zostało, czy też nie zostało rozpoczęte. Proszę bardzo, zaznaczamy B21 i przechodzimy dalej. B22 źródło ciepła. W ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe. Dla przykładu zaznaczę najpierw pole Nie czyli B22 otwiera nam się dalszy ciąg tutaj naszej, naszego przedsięwzięcia, naszego wniosku o dofinansowanie, w którym w pierwszej kolejności powinniśmy zaznaczyć oświadczenie, że lokal budynek mieszkalny, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, jest wyposażony w źródło ciepła. W przypadku źródła ciepła na paliwo stałe spełnia ono wymagania minimum piątej klasy według normy przenoszącej normę europejską N3035. Tylko w, w sytuacji, kiedy zaznaczymy to oświadczenie, możemy przejść do dalszej części wypełniania wniosku o dofinansowanie i yy, złożenia tego wniosku. Yy, natomiast, jeżeli zaznaczymy yy, w tym miejscu pole B221, pojawia nam się inne okienko, a mianowicie łączna liczba źródeł ciepła na paliwo stałe, które podlegają likwidacji. W tym miejscu powinniśmy podać wszystkie. Źródła ciepła na paliwo stałe, czyli te tak zwane kopciuchy, które będziemy likwidować w ramach programu Czyste Powietrze. Następnie do zaznaczenia mamy pole B225 bądź B226. W przypadku pola B225 oświadczamy, że w naszym budynku, w którym realizować będziemy przedsięwzięcie, znajdują się wyłącznie źródła ciepła na paliwo stałe, które nie spełniają wymagań Piątej klasy. Natomiast w przypadku oświadczenia B226, poza wspomnianym wyżej oświadczeniem, dodatkowo informujemy, że może się znajdować tam kocioł gazowy i oświadczamy, że ilość pobieranego paliwa gazowego na podstawie średniej z ostatnich trzech lat kalendarzowych, które poprzedzają rok złożenia wniosku o dofinansowanie, jest nie wyższa niż 5600 kWh na rok. W sytuacji, kiedy zaznaczymy pole B226, w dalszym punkcie, czyli w rodzaju źródła ciepła, które będziemy zakupować i montować w ramach przedsięwzięcia, nie będziemy mogli wybrać kotłów biomasowych o podstawowym standardzie. Mamy do wyboru jedynie kocioł zgazujący drewno o podwyższonym standardzie bądź kocioł na pelet drzewny o podwyższonym standardzie. Natomiast w sytuacji, kiedy zaznaczymy jedynie fakt, że posiadaliśmy źródła ciepła na paliwo stałe, nie byliśmy podpięci pod sieć gazową, mamy do wyboru wszystkie źródła ciepła, które są dopuszczone w programie. W tej sytuacji wybierzemy sobie pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej i przejdziemy do dalszej części wniosku. W punkcie B23 Podajemy rodzaj przedsięwzięcia, jaki będziemy realizować w ramach naszego dofinansowania. W tym punkcie, na samym początku, zaznaczamy, że przedsięwzięcie będzie obejmowało demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i montaż nowego źródła ciepła, które wymieniliśmy w punkcie B227, a także możliwe do zrealizowania w ramach tego przedsięwzięcia jest również zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej w tym kolektorów słonecznych, a także niezbędna dokumentacja projektowa. Po zaznaczeniu tego pola mamy do wyboru możliwość zaznaczenia kolejnych pól, które w zależności od tego, czy będziemy realizować to przedsięwzięcie w takim bądź innym zakresie, mogą być zaznaczone. W pole B2232 B232 zaznaczamy w sytuacji, jeżeli to nasze przedsięwzięcie będzie dodatkowo obejmować jeden z poniższych elementów, takich jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, zakup montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, bądź też dokumentacja związana z tym zakresem. Jeżeli takie przedsięwzięcie będzie realizowane, zaznaczamy to pole. Jeżeli nie, przechodzimy do dalszej części wniosku. W dalszej kolejności w polu B234 możemy również zaznaczyć, czy nasze przedsięwzięcie będzie obejmowało zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jeżeli tak, zaznaczamy. Oraz czy będzie obejmowało audyt energetyczny. Jeżeli tak, zaznaczamy. Przechodzimy do punktu B24 kompleksowa termomodernizacja budynku, lokalu mieszkalnego. W tej sytuacji y, mamy y, oświadczyć, czy nasze przedsięwzięcie będzie obejmowało kompleksową termomodernizację. Oczywiście realizacja tego przedsięwzięcia jest związana z pewnymi wymogami, które, y, które opisane są w programie. Y, b, wnioskując o dotację do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku, beneficjent oświadcza jednocześnie, że wraz z wnioskiem o płatność zostanie. Z z Złożony dokument podsumowujący audyt energetyczny, wykonany na obowiązującym w programie wzorze, który będzie potwierdzał dodatkowo um, przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, w wyniku której osiągnięte zostanie co najmniej jeden ze wskaźników, takich jak zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do co najmniej 80 kWh na metr kwadratowy na rok, bądź też zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%. Ten dokument podsumowujący audyt energetyczny musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego, który powinien zostać z którego to audytu powinien zostać zrealizowany w całości wariant potwierdzający osiągnięcie wspomnianych przeze mnie wcześniej wskaźników związanych z kompleksową termomodernizacją w rozumieniu naszego programu. Jeżeli będziemy realizować przedsięwzięcie, które będzie obejmowało tę kompleksową termomodernizację, zaznaczamy punkt B241 i przechodzimy dalej. Przy przechodzeniu między zakładkami za każdym razem pojawia nam się okienko przetwarzania formularza i zapisywania formularza. Wszystkie wprowadzane przez nas dane są zapisywane przy przechodzeniu z zakładki do zakładki. Po zapisaniu danych w, z, w poprzednich dwóch zakładkach, Otwiera nam się nowe pole dotyczące dochodu wnioskodawcy. Te pola są różne w zależności od tego, jaką część, czyli jaki poziom dofinansowania wybraliśmy w sekcji A naszego wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, że nasz wniosek o dofinansowanie obejmował sekcję, obejmował część pierwszą, czyli poziom podstawowy. Mamy do wyboru na wstępnie jedno z czterech pól, które będą w zależności od tego, które z nich zaznaczymy, będą, będą generować nowe pola. I w tym przypadku pokażę Państwu prezentację. W przypadku pola C1 jest, są te pola od C1 do C1,4. Są zaznaczane w sytuacji, kiedy wnioskodawca rozlicza się na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym i rozlicza się na podstawie PIT-ów 36, 36L, 37, 38, 39CFC oraz rozlicza się na podstawie pit 40A. W przypadku, jeśli jedynym dochodem wnioskodawcym jest świadczenie z ZUS bądź KRUS, wnioskodawca nie składa odrębnego zeznania podatkowego. Natomiast pola C1.5, C1.11 są zaznaczane, jeżeli wnioskodawca osiągał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opłaca zryczałtowany podatek, dat w formie, podatek dochodowy w formie PIT-16 bądź też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w PIT-28. Pola C112 C115 zaznacza się, jeżeli wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne. W programie opisane w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie opisany jest sposób wyliczania tego dochodu, jak on ma tam zostać uzupełniony. Natomiast w polach C1.16, C1.19 należy uzupełnić dane w sytuacji, jeżeli w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca uzyskał dochód roczny niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w artykule trzecim ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tak więc, w sytuacji, kiedy składamy ten wniosek w ramach części pierwszej, wybieramy co najmniej jedno z tych pól, bo oczywiście mamy możliwość rozliczania się na podstawie różnych, różnych podstaw podatkowych i wypełniamy kolejne pole, czyli wpisujemy wartość dochodu. Wybieramy rodzaj PIT i wpisujemy, za który rok jest to rozliczenie. Jeżeli wypełniamy wniosek, nie rozliczając się za rok poprzedni jeszcze do tej pory, powinniśmy wpisać tutaj dane dla roku jeszcze poprzedniego, czyli jak mamy rok 2023 i mamy luty. Jeszcze nie rozliczyliśmy podatku PIT za rok 2022, możemy tutaj wpisać rok 2021. Jest to dopuszczalne. Natomiast wniosek nie pozwoli nam wpisać roku jeszcze starszego, będzie tutaj nam na czerwono krzyczał, że jest to wartość błędna. Możemy wpisać rok poprzedzający, o ile rozliczyliśmy podatek PIT. Jeżeli nie uzupełniamy tutaj pozostałych pól, bo nie przyjmujemy, nie uzyskujemy, żadnych innych dochodów. Przechodzimy do punktu kolejnego. Natomiast jednocześnie chciałabym Państwu pokazać, jak wygląda sytuacja, kiedy to w sekcji A zaznaczyliśmy inne, inne pola, czyli na przykład wskazaliśmy, że jesteśmy wnioskodawcą uprawnionym do części drugiej programu. W takiej sytuacji możemy przejść bezpośrednio tutaj, dla zobrazowania Państwu sytuacji, do dochodu wnioskodawcy. I w polu tym mamy wyświetloną zupełnie inną tabelkę. Otóż, w sytuacji, kiedy składamy wniosek w ramach części podwy, w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania. Wnioskodawca powinien przedstawić do, do wniosku odpowiednie zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, które wskazuje przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, a także rodzaj tego gospodarstwa, czy jest to gospodarstwo jednoosobowe, czy też wieloosobowe. Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie i powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W tej sytuacji na początku oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania oraz dołączamy do wniosku zaświadczenie potwierdzające ten przeciętny. Miesięczny dochód, natomiast jednocześnie wskazujemy, że prowadzimy gospodarstwo jednoosobowe bądź wieloosobowe. I w zależności od tego, jakie gospodarstwo tutaj prowadzimy, wpisujemy również wartość przeciętnego miesięcznego dochodu. Jeżeli wartość ta będzie większa niż ta, która jest dopuszczalna w programie, oczywiście będzie nam tutaj wniosek krzyczał. Natomiast jeżeli wpiszemy wartość zgodną z programem, wniosek tę wartość przyjmie. W dalszej części oświadczamy, że nie prowadzimy pozarolniczej działalności gospodarczej bądź też prowadzimy tę działalność gospodarczą pozarolniczą, a nasz roczny dochód spełnia wymogi programu, czyli w przypadku części drugiej nie może być on większy niż 40-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która to jest określana w rozporządzeniu Rady Ministrów. Obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, kiedy nasz wniosek złożymy dla części trzeciej, ten, ta sekcja C również będzie nieco inna. Już pokazuję, jak ona będzie wyglądała. Jednocześnie najpierw mówiąc o tym, że każdy wnioskodawca, który ubiega się o to dofinansowanie w najwyższym poziomie dofinansowania powinien przedstawić takie zaświadczenie jakie jest wymagane również w ramach części drugiej, o której była mowa, czyli wskazujące przeciętny miesięczny dochód, ma również możliwość przedstawienia zaświadczenia wydanego na wniosek beneficjenta, które potwierdzi, że beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Taki zasiłek wskazany w zaświadczeniu musi przysługiwać w każdym z kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz powinno być wystawione ono co najmniej do dnia złożenia, powinno być ono obowiązujące co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, pierwsza część tego naszego wniosku. Tutaj również jest zależna od tego, czy zaznaczymy pierwszą część, czyli czy oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni względem dochodu do uzyskania tego dofinansowania i będziemy wskazywać tą wartość przeciętnego miesięcznego dochodu w tym polu, bądź też możemy zaznaczyć oświadczenie, że jesteśmy uprawnieni do uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania i wtedy będzie wniosek o nas wymagał za załączenia w ramach załączników zaświadczenia wskazującego na otrzymywanie jednego z zasiłków. W dalszej części powinniśmy wypełnić znów oświadczenie o tym, że prowadzimy bądź nie prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą i wykazać się dochodem, który w przypadku trzeciej części nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Jeżeli taką pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzimy, wpisujemy tutaj. Wartość tego naszego przychodu i przechodzimy dalej. Ja wrócę z powrotem do tego naszego wniosku, który wypełnialiśmy. Po wypełnieniu nasze, naszej zakładki dotyczącej dochód wnioskodawcy, przechodzimy do zakładki pod tytułem finansowanie przedsięwzięcia. Jest to sekcja która nie wymaga już przez nas żadnego wypełniania, natomiast wyświetla ona wartości dopuszczalnej maksymalnej kwoty dotacji wynikającej z rodzaju, z rodzaju przedsięwzięcia. Jest to pole D1.1. Natomiast w sytuacji, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą, ta nasza kwota z pola D1.1 jest pomniejszana automatycznie o procent działalności gospodarczej, który wyszedł nam tam na wstępie naszego wniosku o dofinansowanie. Pragnę w tym, momencie, w tym momencie zaznaczyć, że liczby, które pojawiają się tutaj w tej sekcji, mówią o tym, jaka jest oczywiście dopuszczalna maksymalna kwota dotacji. Nie stanowi to jednak jakby informacji wprost, że dokładnie tyle nasz beneficjent dofinansowania uzyska. Rozliczenie dofinansowania zależy od realnie faktycznie poniesionych kosztów w ramach realizacji przedsięwzięcia i okazywanych faktur w ramach wniosku, wniosków o płatność. A zatem, po wyświetleniu tego pola, możemy przejść do zakładki kolejnej: oświadczenia. Formularz zapisuje nam dane. W tej zakładce mamy cały szereg oświadczeń, z którymi beneficjent musi się zgodzić, aby przystąpić do programu. E musi, ponieważ e e zgody na te oświadczenia potwierdzają e spełnianie warunków programu. Beneficjent powinien zapoznać się po kolei ze wszystkimi oświadczeniami. E po zapoznaniu się z nimi powinien kliknąć przycisk dalej. Następnie mamy część wniosku pod tytułem Wymagane załączniki dołączone do wniosku. Jest to zakładka, która pokazuje nam załączniki, które musimy złożyć do wniosku o dofinansowanie, a także załączniki, które do tego wniosku mogą, mogą zostać załączone. W sytuacji, kiedy nie zaznaczyliśmy, nie wpisywaliśmy numeru księgi wieczystej, konieczne jest tutaj załączenie dokumentu potwierdzającego prawo własności do budynku dlatego też nie, może, nie mamy możliwości odznaczenia tego przycisku, a także załącznik zawierający oświadczenie dotyczące współwłaściciela, wszystkich współwłaścicieli w wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie, czy też współmałżonka w wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań. Te wszystkie, te, te dokumenty, które są tutaj wypisane w polu F3 można, aby załączyć, można skorzystać. Zalecamy wręcz skorzystanie z naszych wzorów programowych, które dostępne są właśnie na portalach beneficjenta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, o których wspominałam wcześniej. Do wniosku. Powinniśmy w sytuacji, kiedy wniosek jest składany przez pełnomocnika, załączyć również pełnomocnictwo. Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek nie jest składany przez pełnomocnika, również to pole nam się tutaj wyświetla, jest możliwe do zaznaczenia, jeżeli mówimy na przykład o pełnomocnictwu dla współwłaścicieli bądź współmałżonków. No i e, oczywiście jako ostatnie pole wyświetlę nam się tej możliwość zaznaczenia załączenia do wniosku oświadczenia wnioskodawcy, które stanowi zgodę na doręczenie elektroniczne, e, co pozwoli nam przyspieszyć też ścieżkę wymiany korespondencji. wtedy ta korespondencja o akceptacji wniosku e, o dofinansowanie czy też dalsza inna korespondencja jest skierowana e, poprzez skrzynki elektroniczne. A nie tradycyjną pocztą. Po wypełnieniu tych pól przechodzimy dalej. I w kolejnej zakładce przedstawione są warunki umowy dotacji czyli to, co wiąże beneficjenta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Jako, że wniosek, złożenie wniosku o dofinansowanie stanowi swoiste oświadczenie gotowości do podpisania umowy o dofinansowanie, zatem w momencie, kiedy taki wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, uznane zostanie, że warunki umowy dotacji przedstawione w tej części wniosku, Zostaną zaakceptowane zarówno przez Wojewódzki Fundusz, jak i beneficjenta. W celu potwierdzenia zgody na warunki umowne zaznaczamy tutaj na samym dole okienko Potwierdzam, że zapoznałem się ze wszystkimi oświadczeniami oraz warunkami umowy i akceptuję je. Po zaznaczeniu tego pola przechodzimy do zakładki kolejnej, która jest jednocześnie ostatnią zakładką naszego wniosku o dofinansowanie i stanowi ona zakładkę pod tytułem Załączniki. Wszystkie załączniki, które zostały wypisane w zakładce Wymagane załączniki, za znajdują się również w tej tabelce. Klikając przycisk Wybierz plik, możemy wybrać załączniki z naszego folderu, gdzie mamy je zapisane, i załączyć do tego pliku, załączyć do tego wniosku. Po załączeniu tych yy, załączników, klikamy przycisk Zapisz zmiany w załącznikach, i istnieje możliwość zapisania i sprawdzenia wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Ja w tej chwili nie będę załączała tych załączników, natomiast zaprezentuję Państwu, jak działa przycisk Zapisz i sprawdź. Zapisuje on wszystkie wprowadzone przez nas dane i wyświetla ewentualne błędy, które mogliśmy w tym wniosku wprowadzić. W tej sytuacji, jako że nie załączyłam wymaganych załączników, Wyświetlił, wynik weryfikacji wyświetlił mi informację, że podczas sprawdzania poprawności wniosku znaleziono następujące problemy związane właśnie z brakiem tych załączników. W normalnej sytuacji należy te załączniki tutaj za, załączyć i zapisać wniosek ponownie. Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek jest, jest to wymagane tak naprawdę w sytuacji, kiedy wniosek będziemy podpisywać elektronicznie i elektronicznie przekazywać przez skrzynkę płap. Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek będzie drukowany, i podpisywany ręcznie, wysyłany bądź przekazywany do wojewódzkich funduszy, możemy tutaj w tej czwartej kolumnie zaznaczyć. Że załączniki nasze będziemy składać w formie papierowej. Zapisujemy zmiany w załącznikach. Zmiany w załącznikach zostały zapisane. Możemy ponownie zapisać formularz i sprawdzić. Czy wszystkie błędy zostały naprawione. Otrzymaliśmy wynik weryfikacji, że wniosek nie zawiera błędów. Możemy w tej chwili zatwierdzić nasz wniosek. Po kliknięciu przycisku Zatwierdź wniosek. Przechodzimy do zakładki. wyświetla nam się okienko, kiedy to mamy informację, że zamierzamy zatwierdzić wniosek. Jeżeli wniosek zawiera błędy, to operacja ta się nie powiedzie. My już wiemy, że wniosek błędów nie zawiera, więc będziemy kontynuować. W sytuacji, kiedy błędy się pojawiają, nie będziemy mieć możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie przed, zanim nie tych błędów nie poprawimy. Po zatwierdzeniu wniosku, dostajemy informację, że wniosek został wypełniony poprawnie, a następnym krokiem jest podpisanie wniosku. W razie konieczności istnieje możliwość przywrócenia wniosku do edycji za pomocą przycisku wycofaj do edycji. W tej sytuacji możemy sobie przejrzeć ponownie nasz wniosek w celu weryfikacji, czy nasze wszystkie wprowadzone przez nas dane zostały wprowadzone poprawnie. Jeżeli znajdziemy gdziekolwiek jakikolwiek błąd, możemy wycofać do edycji ten wniosek. Natomiast w sytuacji, kiedy stwierdzamy, że nasz wniosek został przez nas uzupełniony poprawnie, klikamy ikonkę Przygotuj do podpisu. Natomiast kliknięcie tej ikonki powoduje, że utracimy możliwość edycji wniosku, a więc wniosek w takiej formie zostanie przekazany do, do systemu elektronicznego. Zresztą nasz system informuje nas o tym, że zamierzamy przygotować wniosek do podpisu i tej operacji nie będzie można cofnąć. Utracimy możliwość edycji wniosku. Możemy nie kontynuować, a możemy kontynuować. My w tej chwili będziemy kontynuować. Otrzymujemy okienko, które nam mówi o tym, że nasz wniosek jest gotowy do podpisu, w tej chwili możemy ten wniosek podpisać elektronicznie, jeżeli taką mamy możliwość i przekazać go przez ePUAP. Możemy też zamknąć to okno, wstrzymać się z dalszą decyzyjnością, bądź też wydrukować i w, 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 te, w tej sytuacji, jeżeli zaznaczymy ten, tą, tą drugą opcję, zamknij to okno i nie rób nic, decyzja odłóż na później, mo, możemy przejść do wydruku wniosku i podpisu ręcznego. W tej sytuacji zaznaczymy teraz to pole. Dostajemy informację, że okno, które zamykamy, nie pojawi się już więcej. Możemy wciąż jednak podpisać nasz wniosek elektronicznie za pomocą przycisku Podpisz wniosek. W sytuacji, kiedy taki wniosek będziemy właśnie drukować i przekazywać do punktu gminnego, czy też do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, możemy kliknąć ikonkę drukuj, wtedy wygenerujemy wniosek, który będzie możliwy do, do podpisu ręcznego i wydruku wydruku podpisu ręcznego i przekazania do Wojewódzkiego Funduszu czy też gminy. Natomiast w sytuacji, kiedy jednak będziemy chcieć podpisać wniosek elektroniczny, wejdziemy znowu w ikonkę Podpisz wniosek. I, i mo mamy możliwość złożenia wniosków dwóch w w na dwa sposoby. Pierwszy to jest zło złożenie podpisu elektronicznego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, bądź też złożenia podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego Platformy EPUAP. App. Złożenie tego podpisu elektronicznego też jest opisane, y czy to w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, czy też w instrukcji y korzystania z Platformy GWD. Ja w tym momencie przejdę na prezentację, ponieważ przygotowałam takie zestawienie, jak wygląda podpisywanie wniosku za pomocą podpisu certyfikatem kwalifikowanym, czyli klikamy w tej sytuacji przycisk "złóż podpis elektroniczny" za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Wniosek wyświetla nam informację, że podpisywanie wniosku Certyfikatem kwalifikowanym za chwilę nastąpi. Zostanie ku temu otwarty specjalny aplet. Klikamy w tej sytuacji ikonkę Tak, aby kontynuować. Mamy całą serię ikon okienek, które pokazują nam, jak wygląda proces podpisywania wniosku. Przechodzimy do podpisu kwalifikowanego, klikamy podpisz i na sam koniec uzyskujemy ikonkę. Podpisywanie wniosku zostało ukończone i możemy na sam koniec kliknąć przycisk wyślij podpisaną wersję wniosku do funduszu przez serwis EPUAP. Po wysyłce takiego wniosku będziemy mieć w systemie całą listę wniosków o dofinansowanie, które składaliśmy w ramach naszego wniosku. W sytuacji, kiedy to był ten pierwszy nasz wniosek, będziemy mieć tylko jedną pozycję, natomiast w sytuacji, kiedy tych wniosków było kilka, będziemy mieć różne, wiele pozycji, wiele wierszy. W przypadku sytuacji, kiedy składamy taki wniosek jeszcze nie został on zakończony, mamy taką wersję roboczą, tutaj w ostatniej kolumnie będzie wyświetlać nam się status wniosku jako roboczy. W sytuacji, kiedy wniosek będzie składany w wersji papierowej, w systemie będziemy widzieć oczekuję na złożenie w funduszu. Wiemy, że ten wniosek, jakby nie zakończono z punktu widzenia systemu, nie zakończono procesu podpisywania tego wniosku. System czeka na wersję, wersję podpisaną. Natomiast w sytuacji, kiedy będziemy składać wniosek elektronicznie, od razu po złożeniu wniosku i przesłaniu go do, do, do funduszu, będziemy mieć tutaj status wniosku jako przyjęty w funduszu. W ten sposób mamy już złożony wniosek, jako na zakończenie tej mojej prezentacji chciałam tutaj Państwu przedstawić jak wyglądają etapy rozpatrywania takiego wniosku o dofinansowanie w tej ścieżce naszej przez wojewódzkie fundusze. Taki wniosek po przesłaniu do wojewódzkiego funduszu jest rejestrowany, następuje jego ocena według kryteriów formalnych i merytorycznych zgodnych z dokumentami programowymi. W sytuacji, jeżeli jest taka konieczność, beneficjent zostaje zawezwany przez wojewódzki fundusz do uzupełnień, złożenia wyjaśnień w kwestii spełnienia tych kryteriów formalnych i merytorycznych następuje. Ponowna ocena wniosku według tych kryteriów i następnie dochodzi do decyzji o dofinansowaniu. Wśród pytań, które nam Państwo też często zadajecie, pojawia się pytanie o wycofanie wniosku. W systemie GWD pojawia się ikonka: wycofaj wniosek, natomiast kliknięcie w tą ikonkę nie jest bezpośrednim, nie skutkuje wycofaniem wniosku w programie Czyste Powietrze. Zgodnie z regulaminem, wnioskodawca oczywiście może wycofać taki wniosek, natomiast musi jednocześnie wskazać ten wniosek. Poprzez odpowiednie oświadczenie, które przekaże do Wojewódzkiego Funduszu. Takie oświadczenie powinno być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail, który jest wskazany we wniosku, albo w formie pisemnej do właściwego Wojewódzkiego Funduszu. Natomiast, szanowni Państwo, jeżeli taki wniosek zostanie pozytywnie oceniony, oczywiście Wojewódzki Fundusz przekaże do wnioskodawcy oświadczenie o akceptacji wniosku o dofinansowanie, które będzie stanowić jednocześnie oświadczenie o woli zawarcia umowy o dofinansowanie. Takie oświadczenie zostanie przekazane w zależności od tego, czy beneficjent zgodził się na kontakt za pomocą poczty elektronicznej, to wtedy zostanie przekazane za pośrednictwem tej poczty. Natomiast, jeżeli takiej zgody nie, taka zgoda nie została udzielona, to konta, oświadczenie zostanie przekazane poprzez pocztę tradycyjną, tradycyjną ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji wskazany we wniosku o dofinansowanie. Na ten moment chciałabym Państwu serdecznie podziękować za uwagę. Zaprosić oczywiście do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Podczas naszych kolejnych webinarów, w tym najbliższego, który odbędzie się w marcu, będziemy opowiadać o innych elementach programu Czyste Powietrze. W kolejnych odcinkach opowiemy o tym, jak wypełniać wniosek o dofinansowanie z prefinansowaniem, jak wypełniać wnioski o płatność, a także jak wygląda składanie wniosku w ramach tzw. ścieżki bankowej, czyli na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu Czyste Powietrze. Serdecznie Państwu dziękuję. Na wszystkie pytania, które pojawiały się na czacie, będziemy również zamieszczać informacje na stronie Czystego Powietrza w zakładce Pomoc Akademia Czystego Powietrza w odpowiedziach na pytania. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.